Zróżnicowane zarówno technicznie, jak i tematycznie prace Andrzeja Kujawy można od piątku 16 listopada oglądać w Galerii Kozienickiego Domu Kultury. Autor mieszka w Tarczynie pod Warszawą, jest prezesem Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej. Tworzę w takich warunkach typowo domowych. Jestem samoukiem, bo z zawodu jestem elektrykiem. Do 2003 roku pracowałem w swoim zawodzie, ale moim marzeniem było realizacja mojej pasji, którą właśnie jest plastyka. Pracę pana Andrzeja charakteryzuje duża różnorodność. Od grafik i rysunków ukazujących jego rodzinne miasto sprzed lat, przez pejzaże wykonane pastelami, po olejne prace abstrakcyjne. Ten tryptyk, który jest po prawej stronie, ukazuje zmiany, jakie zachodzą na naszej kuli ziemskiej, a jest to poprzez bieg wydarzeń. I właśnie wtedy jakaś wewnętrzne takie moje odczucie było przedstawić to w tryptyku, ukazujące, że mimo pewnych osiągnięć techniki, elektroniki, to co się dzieje, erupcja, która następuje, człowiek nie ma żadnego wpływu. Zapytany o plany na przyszłość, autor pracy zdradził nam, że chciałby uwiecznić na swoich obrazach fragmenty sztuk teatralnych. Interesuje mnie człowiek, aktor, autor sceny, który swoimi gestami, ruchami pokazuje swoją osobę lub jakąś scenę. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała instruktor plastyki Agnieszka Piwkowska. Przybliżyła ona postać autora i jego pracę. Pan Andrzej odpowiadał też na pytania kierowane do niego od przybyłych. Nie zabrakło też kwiatów wręczonych w imieniu pani dyrektor i pracowników Kozienickiego Domu Kultury. Wystawę można oglądać do 13 stycznia w Galerii KDK.